Konsola PlayStation 5 od swojej premiery oczarowuje nas ambitnymi tytułami, które zajmują szczytowe miejsce, jeżeli chodzi o popularność wśród recenzentów i graczy. Czy Ratchet & Clank Rift Apart to kolejny tytuł na tej liście, który na stałe zapisze się w kanonie elektronicznej rozgrywki? Zapraszam do recenzji. Duże wymagania stoją przed tym nowym tytułem od Insomniac Games, zwłaszcza że poprzednia odsłona Ratchet & Clank także ocierała się o arcydzieło. Nowa gra, ekskluzywnie stworzona dla konsoli PlayStation 5, będzie obficie wykorzystywać olbrzymie możliwości, jakie oferuje konsola. Zanim jednak przejdziemy do aspektów technicznych, porozmawiajmy chwilę o historii. Historia nowej odsłony serii toczy się jakiś czas po epilogu poprzedniej części. Sympatyczny Lombax Ratchet oraz jego towarzysz Clank stali się sławnymi bohaterami, którzy ocalili galaktykę przed zagładą. Podczas parady wspominającej wydarzenia z poprzedniej odsłony następuje wypadek, który sprawia, że wymiary zostają rozdarte i zaczynają się przez siebie przenikać. Nasz bohater trafia do alternatywnej rzeczywistości, gdzie złowieszczy Nefarious, z którym Ratchet od zawsze ma na pięku, został imperatorem i zdominował cały wszechświat. Nasz bohater będzie musiał na nowo jakoś scalić wszechświat i wymiary w jedną całość, zanim te nie zapadną się do końca. Szybko do dwójki bohaterów dołączy kolejna para, ich odpowiednicy w alternatywnej rzeczywistości. Będzie to Lombaxica Rivet oraz potężny robot o imieniu Kit. O ile na początku byłem sceptycznie nastawiony do dwójki nowych bohaterów, którymi na zmianę sterujemy, to szybko zdobyli oni moje zaufanie i sympatię. Co ciekawe, twórcy stanęli na głowie, by opisać historię zarówno Kit, jak i Rivet. Miejscami nawet miałem wrażenie, że jest ona ciekawsza niż dwójki głównych bohaterów. Mamy pierwszy punkt dla Insomniac Games. Sama fabuła nie daje chwili spokoju. Rozgrywka jest niesamowicie krótka, całość trwa jedynie 10 godzin i to nawet wtedy, kiedy celujemy w platynę, co wydłuża czas gry nieznacznie, o ledwie parę godzin. Z drugiej jednak strony gra jest niesamowicie intensywna i każda, absolutnie każda scena jest nasączona dialogami czy też dodatkowymi animacjami, które jeszcze bardziej ubogacają grę. Dodatkowo twórcy wycisnęli tutaj dziesiątki mechanik zapożyczonych z innych gier. W trakcie 3 godzin gry możemy postrzelać do armii wrogów na arenie, polatać na pterodaktylu ziejącym ogniem, czy też odkrywać sekrety na jednej olbrzymiej otwartej mapie, jak widzicie teraz na nagraniu. By chwilę potem znowu przejść do standardowej, tunelowej rozgrywki, pokonując falę przeciwników. Ratchet & Clank Rift Apart to bogactwo zawartości zapakowanej w bardzo niewielkim opakowaniu. Mogę nawet powiedzieć, że te 10 godzin zabawy w grze da znacznie więcej emocji i różnorodności niż na przykład Assassin's Creed Valhalla, które to jest grą na setki godzin, ale w praktyce robimy tam ciągle to samo i szybko się to nudzi. W tej koncepcji wolę wydać pieniądze na takie gry jak Ratchet & Clank Rift Apart, a nie wspomniany wcześniej potworek Ubisoftu. Drugi punkt, Insomniac Games. Sama rozgrywka jest podobna do tej, którą znamy z poprzedniej części. Sterujemy krokami na zmianę Ratcheta oraz Rivet, obserwując akcję z trzeciej osoby, pokonując wrogów za pomocą jednej z kilkunastu zwariowanych broni oraz szukając sekretów, przechodząc kolejne mapy. Zostańmy teraz na chwilę przy broniach. Wracając tutaj starzy znajomi, jak na przykład Pan Wojny czy też Potężny Żubr, ale wiele broni odeszło lub zostało zmienionych w drastyczny sposób. Mamy cały arsenał zwariowanych pukawek i w pewnym momencie gry nawet nie mogłem się zdecydować, z czego teraz postrzelać do wrogów. Pojawia się na przykład Pan Grzybek, który ostrzeliwuje przeciwników i odwraca ich uwagę. Rękawica Zagłady przywołująca armię małych robotów szatkujących przeciwników na kawałeczki, działo strzelające szczekającymi pociskami goniącymi wrogów, czy też zamrażacz zamieniający wrogów w sopelki lodu. Jest nawet działko obrotowe. W trakcie używania broni to będzie zdobywać doświadczenie, dzięki czemu będziemy w stanie zakupić ulepszenia, które czasami drastycznie zmienią zachowania broni, a ulepszenie jej w 100% dodaje im nowej cechy lub zmienia ich działanie na korzystniejsze. Rozwałka wraca ten Clank Rift Apart jest czymś pięknym. Trzeci punkt dla Insomniac Games.
Niestety za tą zaletą idzie także wada. Z uwagi na dużą liczbę naprawdę potężnych broni, pojedynki z wrogami stają się zdecydowanie za łatwe. Podczas gry umierałem jedynie w sekwencjach zręcznościowych, które czasami są tak szybkie, że ludzkie oko nie dostrzeże na czas na przykład zwisającego haka do podwieszenia. To jednak nieistotne, gdyż nawet walki z największymi wrogami są niesamowicie proste. Mamy na przykład taką broń, która zamienia wrogów na parę sekund w krzaki, a po ulepszeniu tacy wrogowie otrzymują zwiększone obrażenia z innych źródeł. Używając takiej broni oraz szybko zmieniając broń na inne, tak jak na przykład pan grzybek, rękawica zagłady lub też przywołanie drona, który strzela we wszystko bombami, szybko sprawia, że wokół nas powstaje mała armia zadająca olbrzymie obrażenia dla unieszkodliwionych wrogów przez zraszacz. No i mamy też szereg broni, które jednym strzałem zadają jakieś niepoważne obrażenia, jak na przykład właśnie pan wojny. Wydaje mi się, że przy takim arsenale ta gra powinna bardziej przypominać typowe bullet hell, gdzie wokół nas pojawiają się prawdziwe hordy wrogów, dosłownie ich setki są, zasypując nas pociskami ze wszystkich stron. Nawet wyzwania na arenie, które powinny stanowić najwyższe wyzwanie w grze, są dziecinnie proste, a ostatnie z nich, gdzie musiałem walczyć z paroma bossami na zmianę, zrobiłem nie tracąc nawet połowy punktów życia. Ratchet & Clank Rift Apart wykorzystuje potęgę, jaką oferuje za sobą konsola PlayStation 5. To nie jest tylko arcydzieło graficzne pełne płynnych i pięknych animacji. Twórcy bardzo poważnie wzięli temat rozdarcia szczelin, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykorzystać je do płynnego przechodzenia i teleportacji. Kiedy spotkamy na przykład szczelinę z sekretem, to wystarczy, że do niej wejdziemy i cały świat, nawet bez mignięcia, płynnie przeskoczy do alternatywnej rzeczywistości. Przy grach z ekranami ładowania co chwilę robi to niesamowite wrażenie. Ten efekt jest jeszcze bardziej pogłębiony dzięki rzuconym czasami na polach bitwy małym wyrwom, które sprawiają, że Ratchet albo Rivet błyskawicznie przeskakuje na polu bitwy. Zamiast jednak podczepienia i przeniesienia bohatera, jak to jest w innych grach, tutaj mamy wrażenie, że nasza postać zostaje po prostu w miejscu, a sama wyrwa zostaje podciągnięta do nas, co robi po prostu niesamowite wrażenie estetyczne. No i wreszcie, w podsumowaniu warto powiedzieć parę słów o polskim dubbingu, który tradycyjnie dla gier Sony stoi na niesamowicie wysokim poziomie. I to do tego stopnia, że gra lepiej brzmi w polskiej wersji niż angielskiej, co dla mnie jest wielką rzadkością. Ratchet & Clank Rift Apart to gra idealna, praktycznie dopracowana w każdym nawet najmniejszym calu, zarówno technicznie, jak i pod względem fabuły oraz samej rozgrywki, która będzie trzymać graczy mocno do samego końca. Pół punkta ucinam jedynie z uwagi na czas gry. Chociaż już kombinuję, kiedy będę miał czas na drugie przejście w New Game Plus. No i ten nieszczęsny poziom trudności, który mam nadzieję, że wzrośnie w trybie wyzwań. Ratchet & Clank Rift Apart to kolejna gra, która pokazuje, że konsola PlayStation 5 nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o jakość wychodzonych na ich gier.